Cześć tu! Oluś i Tatuś! Kontynuujemy serię 14 Super Things. Kazum Power Battle, a w tej serii są trzy super oskodlotowskie pojaździki z nowymi i starymi, można powiedzieć, bo są lekko pozmieniani super kidy, tak? Kazum kidy, przepraszam. I mamy tak. Combat Vehicle Kida Furego, mamy Combat Vehicle Kida Kazuma i mamy kogo? Trzeci Combat Vehicle Multi, czyli jakby dwóch super hiper bohaterów i jedna nowa, która ma zarąbiste rzeczy na głowie, ale zaraz to pokażemy. Ale zanim zaczniemy, to łapki! Górę. Aż po same chmury. Subskrypcje i dzwoneczek. I pamiętajcie, gdzie to wszystko można kupić, Olusiu, Panczusiu? Na Best Toys. Best Toys. I mamy dla Was kod rabatowy na zniżkę 10% aż. A ten kod to się zwie, jak pamiętasz? Best 10. Tak, i jest on do wykorzystania na stronie www.best-toys.com.pl. Wpadajcie do nich i kupujcie jak najwięcej, a my zaczynamy otwieranie. Masz, Olusiu, jednego otwieraj, ja otwieram drugiego. Będziemy pokazywali, bo tutaj tak, w zestawie mamy pojazd. Pokażemy, co on robi, tu już widzę, to się kręci. Mamy Kazum Kida, mamy broń i tutaj akurat taką deskę przy Kazum Kidzie. I przy tym mamy tarczę i broń i oczywiście pojazd. A przy multi mamy, czyli scyzoryku z wieloma rzeczami, mamy tak samo broń i tarczę. Zaraz Oluś Wam prezentuje. Ja otwieram drugi, a Ty pootwieraj, wszystko przygotuj. Tak, Olusiu, Ponczusiu, mój. Muszę to odwinąć. Dobrze, odwin, ja teraz pożyczę. Tutaj będziemy już pokazywać Wam w całości. Potem może jak będzie nam się chciało, stoczymy małą waleczkę, ale nie wiem czy na pewno. Najpierw zmontuj całego, a pokazujesz. Dobry, to jest taki jakby powiększony kiedyś z tych małych, pamiętasz co tak boksowały? Kazum Jetów, ale nie, nie uderzaj kochanie, bo się podpuje, no dziuba. Okej, okay, super, nie, bo się będzie zniekształcało, synuś. Pocinaj resztę rzeczy. Okej, okay, ja tu mam. To gdzie jest nożyca? Ukradłeś. A, ukradłeś. Nie wiem, co to znaczy ukraść. Wiem. Ja mam ten, ja otwieram kit, vehicle kit Furego. Kit Fury wygląda tak, moi Państwo. Zobaczcie, tak się prezentuje. Bardzo ładnie, że tak bym powiedział. Zobaczcie, ma troszeczkę dziwne oczy, jak to Oluś stwierdził. Dla mnie są w porządku. Ma jakiś tu przycisk mocy, że tak powiem. I jego tak zwana deseczka. Tylko jak on się tu staje? Tu jest deska do jazdy. I śmiga. I mamy jego broń. A jego bronią jest taka ala jakby maczuga świetlna. Z taką jakby też okularami. Zobaczcie, prezentuje się ona tak. A Oluś dubie się dalej. To niech się dubie. Ja wyciągam następną rzecz. Możesz pożyczyć mi na chwilę, bo tutaj jest sznurek. Tamto to możesz podrywać, bo to się łatwo powinno ci wyjąć. Wiesz, Oluniu? No, jak zwykle musiałeś coś, że ci wypadło. Olusiu, powiedz mi, bo właśnie chcieliśmy wam coś ciekawostkę powiedzieć. U Olusia na kanale jego prywatnym pojawiło się 1000 subskrybentów. Brawa, Białolka. Udało ci się. Jestem z ciebie dumny. Przepraszam, może niepotrzebnie rzuciłem, bo trzeba podejrzeć, co on tutaj ma. Okej, okay, ja wam prezentuję w tym czasie, jak Olek się tam bawi i dunda, prezentuję pojazdik. Pojazdik Kid Furego. Ale czadziol. Dobrze to śmiga. Zobaczcie, jak cały czas się kręci, jakby się napędza. Jeszcze tutaj się coś blokowało. A ekstra. Trochę jak dynamo. Widzicie, to nie przestaje się kręcić, więc to jest super ruskie. Tutaj na boczkach możemy przypiąć jego dechę.
tu jest, bo zastanawiałem się, po co te dwie dziurki. Zobaczcie, zamontowałem już tutaj, mamy dechę. Z drugiej strony możemy zamontować jego broń. Oluś, ty pokazujesz teraz swój najpierw pojazd. A, tu mamy... To tego taki... pokazałem mi taką tarczę. Tarczę, zobaczcie. A pokaż, zobaczcie, jak on ma fajnie na głowie. No, taki jak taki scyzoryk wielofunkcyjny. No, co my ma jeszcze? Broń. I pokaż, demonstruj pojazd. A ja tutaj zobaczymy, czy ja w tym czasie... A, można, fajnie, bo można jego rękoma kręcić. Zobaczymy, czy złapie on tu tą kierownicę, czy to tylko pic na wodę. Mam nadzieję, że nie. Ciekawe, chyba te rękawice też są ściągane. Tu jeszcze taki młoteczek, taki broń. Jego broń, młoteczek, dobrze. I teraz posadź go w pojeździe i zaprezentuj pojazd. Ale muszę trudno nogi zginąć. Tak? O! Zobaczcie, udało mi się złapać jego rączkami, czyli to jest naprawdę wszystko dograne. Ale szatersko, zobacz, Olek, jak szatersko wygląda ten pojeździk. Zobacz, Olek, widziałeś? Super. A szkoda, ale... że nie można nim siedzieć. Nie można? No, nie, no można. Aha, ale trudno się rusza. Jakoś. Trudno się rusza. Dobrze. Tu Olek już prezentował boksującego i walił nam w kamerkę. Też się fajnie prezentuje. Ale to za chwilę stoczymy walkę, ale umieść jego tutaj. Poczekaj, Olek. Umieść go tutaj. Ja otworzę następny, a ty postaraj się. Musisz. Tak. Tutaj musisz teraz tymi rączkami złapać kierownicę, a ja otwieram szybko na ostatni, żebyśmy was nie zanudzali pierdółkami. Ten ma fajny mieczyk, jest Kazum Kit, Kit Kazum zatrzyma, Kit Kazum, już zaraz, żeby niczego tu nie uszkodzić, zawsze możecie poprosić o pomoc kogoś starszego. Tutaj mamy blokadkę, mamy tarczę, mamy broń, zaprezentuję najpierw wam Kit Kazuma. Zobaczcie, tak się prezentuje w całej okazałości. Tak wygląda. Oczka ma normalne, chociaż też takie magiczne troszeczkę. I co tam jeszcze? Stoisz? Stoisz. Nie, ja tego nie. Ja tego co, nie dasz rady? Bo to trzeba troszeczkę z uśmiechem na twarzy i trzeba dobrze odpowiednio rączki ustawić, wiesz? Z uśmiechem na twarzy. Nie, coś cię praży. Zobacz, mi się też udało. Zobacz, zmontowane są przyczepione ręce. Ja cię kręcę. Oluniu, nie zawijaj się tym Kazum. No, to pokazują, widzą, pokazuje, nie mi. No, ale widzą. Okej. No, takie trochę creepy ci powiem. A przecież on jest dobry, a nie zły. Będzie zły. Będzie zły? Tak zdecydowałeś? Dobra. Mam ostatni pojazdik. Daj, odczepię mu tutaj wszystko i zaprezentuj. Zobaczcie, ten pojeździe kręci się ta śruba, czyli to jest takie do wiercenia. Do wiercenia. Poczekaj, zaraz toczymy walkę. Zaraz toczymy, zaraz cię pyknę. Także hej. Kogo wybierasz pierwszego na swojego przeciwnika? Bo rozumiem, że jesteś bokserem. No to mam tego. Tego najpierw? Ok, tylko najpierw zaprezentuję całości. Zobacz, tak się prezentuje w całości. Bardzo fajnie. Poczekaj, poczekaj. Jest taka sama sytuacja, że mimo już koła się przestają kręcić, to się jeszcze kręci. To jest bardzo fajne. Spróbujemy zamontować rączki. Jak on usiądzie, to jest zdecydowanie wygodniej złapać. Zobacz, pięknie, idealnie. Tutaj ma. Kręci główką na lewo, prawo, szuka wroga. Ma tutaj też licznik, ma tarczę z boku, którą może też ruszać. Ok, mamy wszystkie trzy. Poczekaj, najpierw jeszcze je pokażemy. A tutaj nie wiem, czy zauważasz, że mają tu energię Kazum. A, widzicie, dobrze zauważył Olek. Tu mają energię Kazum, która napędza te pojazdy. Ok, prezentują się trzy, tak? Poczekaj. I teraz walczymy. Już zaraz walczymy. Prezentują się tak. Z boczku, bloczku, poczekaj. I z drugiego boczku, bloczku. I teraz poczekaj. Według ciebie, który najfajniejszy? Ja mam swojego faworyta. Który? W sensie chodzi o atak? Znaczy, możesz powiedzieć, dlaczego według ciebie jest najfajniejszy. Atak, wygląd i tak dalej, o co chodzi? No dobrze, o atak najpierw.
O, a tak ten. Najlepszy ma ten. O, wygląd. Ja obstawiam wygląd ten, najfajniejszy. I atak no i też. Ale ten atak jest fajny, to naprawdę przeniesienie, on fajnie te ręce boksują. Patrz, 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 patrz. Dobra, olej. I ja najpierw zaboksuj bez obrony, no podjedź. Musisz jechać i boksować, cały czas na przodu. Dobra, ale nie, nie zwykle. Okej, okay, a ja teraz ciebie piłuję. Usłyszeliście ten brzyd? Ula! Ja mam o tyle fajnie, że moje jak do tyłu to się kręci. Zemszczę się, o się poplułem, przepraszam najmocniej. Zemszczę się, kidzie, bo jestem też kidem, tylko tym dobrym. I wiercę mu w dziurę, przebiję mu oponę. Zobaczcie, to jest dobre, żeby wtrafić mu tutaj w oponkę i przewiercić. A ta oponka miękka? Miękka jest ten plastik. Myślałem, że taki twardy. Chociaż u mnie jest twardy, a u ciebie mu się wydawało, że jest miękki. Nie, wydawało mi się. Może się rozgrzał twojego jeżdżenia i atakowania. Dobra, Olek. Ostatnie na 3-4, bo się żegnamy. Mam nadzieję, że odcineczek był dość szybki, ale wam się podobało, że pokazaliśmy wszystko. Wyglądają zacnie pojaździki. Wpadajcie do Best Toys. Kod promocyjny Best 10. Teraz się nie trzymamy i kogo pierwszy wypadnie, to... Ale nie, no to niech się trzyma właśnie tego. Nie, a, bez? Ale to wystarczy jedno uderzenie się. Nie, tak? Dobra, uwaga. 3. Tylko uważaj, żebyś nie płakał, że uderzyłeś się w palce. 2, 3, 4. Ha, 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 zemściłem się! Aaaa!